Jak sami zauważyliście, znakomitych gier na PC-te w 98 roku było tak wiele, że siłą rzeczy nie byłem ich w stanie pomieścić w jednym odcinku. Dziś zatem nadrobimy te zaległości, ponieważ przed wami kolejna złota trzydziestka tamtych czasów. Do wygrania zaś tym razem jeden z pięciu kluczy Steam do polskiej gry imprezowej Brain Show, a żeby ją zdobyć, tradycyjnie wystarczy wpisać w komentarzu jakąś fajną rymowankę w stylu moja żona jest gotowa, by pogierczyć se w Brain Showa. Powodzenia! Pozdrawiamy widzów Czuka. Lajkujcie, subskrybujcie. Marka Tomb Raider od zawsze mnie fascynowała, ale pomimo tego, iż posiadam dosłownie wszystkie części tej znakomitej serii, ukończyłem zaledwie tylko jedną z nich i to w dodatku z tej najnowszej trylogii. Dlaczego? No bo nawet w latach 90. była to dla mnie pozycja mimo wszystko zbyt trudna i dość toporna do ogarnięcia i choć wciąż podziwiałem niewątpliwy urok Lary, tudzież jej naturalne ruchy czy animacje, tak przeważnie moje przygody z sympatyczną panią archeolog kończyły się raptem na kilkunastu minutach zabawy. Kto wie, może nadchodzący wielkimi krokami remaster odwróci moje dotychczasowe podejście do serii i machnę wszystkie trzy odcinki sagi naraz. Czas pokaże. Zdecydowanie inaczej sprawa miała się natomiast z dynamicznym, prostym w obsłudze i jakże brutalnym heretykiem od The Raven Software. Tutaj do akcji wchodziło się praktycznie od razu, a pierwszy przeciwnik pojawiał się na ekranie już po kilku sekundach od załadowania się gry. Nic w tym zresztą dziwnego, jako że całość napędzał efektowny i piekielnie szybki silnik Quake'a, który jak widać świetnie sprawdzał się nie tylko w strzelankach, ale i trzecioosobowych akcyjniakach z domieszką magii w klimatach fantasy. Jeżeli tak jak ja byliście natomiast kiedyś zakochani po uszy w Mili Jovovich, to zapewne oglądaliście nietuzinkowy film science fiction pod tytułem Piąty Element, w którym poza ukraińską pięknością wystąpił również oczywiście uwielbiany wówczas Bruce Willis. Niewielu jednak pamięta, że na podstawie kultowego, choć nieco kiczowatego filmu Luca Bessona powstała także całkiem sympatyczna gra wideo, łącząca w sobie elementy strzelanki oraz bijatyki. W zależności bowiem od rozgrywanego poziomu, gracze mieli okazję sterować jednym z dwójki głównych bohaterów, z których jeden sympatyzował się głównie z wszelką bronią palną, a druga bazowała na okładaniu przeciwników własnymi pięściami. Na swoim zwierzęcym instynkcie polegała zaś jaszczurka Gex, która w 98 roku po raz pierwszy pojawiła się na naszych ekranach w pełnym trójwymiarze. Jak to generalnie wyszło? No nad wyraz kolorowo, sympatycznie i smakowicie, aczkolwiek wcale to nie dziwi, ponieważ za produkcją stali specjaliści z Crystal Dynamics, czyli ojcowie Legacy of Kain, czy wspomniane już na początku najnowszej trylogii Tomb Raider. Gra zresztą spotkała się z na tyle ciepłym przyjęciem, że nie tylko powstała jej trzecia część, ale i cała zremasterowana trylogia, którą można było nabyć na 8, a następnie 9 generacji konsol. Przepraszam, czy wy jesteście najinteligentniejszymi istotami na tym świecie? Jakby to powiedzieć. No wiesz, Einstein, Kuria Skłodowska, Bill Gates. Jemu chyba chodzi o to, czy my jako ludzie jesteśmy najinteligentniejszymi stworzeniami na tym świecie. No generalnie tak się przyjęło uważać. Jako że wspomniany rocznik, podobnie zresztą jak i całe tamto dziesięciolecie, był nad wyraz kolorowy, w moim zestawieniu nie mogło zabraknąć również kultowych wacków od Seven Stars Multimedia. Tytuł ten jechał całkowicie po bandzie ze swoim humorem, żartami i nierzadko kompletnie pozbawionymi sensu zagadkami, które trzeba było rozwiązywać, aby przejść do kolejnych poziomów, ale robił to w tak swojski i klimatyczny sposób, że nie dało się go nie polubić. Pod względem gatunkowym wacki to klasyczna przygodówka point and click, aczkolwiek jak na standardy tej formuły praktycznie w ogóle nie posiadała ona dialogów, przez co całość opierała się głównie na znajdywaniu, a następnie kombinowaniu i dopasowywaniu do siebie różnych przedmiotów. Sama produkcja, podobnie jak i zresztą wiele innych w tamtym czasie, prawdziwego rozgłosu nabrała za to tuż po trafieniu na cover CD Action w formie pełniaka.
Jakże odmienna klimatem była kolejna przygodówka na dzisiejszej liście pod tytułem Hopkins FBI. Do polskiej wersji tego projektu zaangażowano prawdziwe gwiazdy polskiego kina, jako że główny bohater mówił głosem Janusza Gajosa, a oprócz niego wystąpili jeszcze Piotr Frączewski i Radosław Pazura. Tego pierwszego zresztą dość mocno krytykowano za to, że kompletnie nie przyłożył się do swojej roli, natomiast sam tytuł to jedna z tych pozycji, którą albo się kocha, albo nienawidzi, jako że była dość niespójna fabularnie i nierówna pod względem wykonania. Z pewnością była za to bardzo brutalna i to w dość drastyczny dla młodego odbiorcy sposób, zatem grać powinni w nią wyłącznie dorośli. Kategoria najmłodszych na szczęście nie była skazana na brak przedstawiciela w swoim ulubionym gatunku, jako że swoją premierę w tamtym czasie zaliczył prześlicznie wówczas wyglądający i wzorowany na klasycznych zachodnich point and clickach Książę i Tchórz. Tutaj również można było usłyszeć popularnego aktora Kazimierza Kaczora, który z powodzeniem wcielił się w rolę maga Arivalda, a całość prezentowała naprawdę wysoki poziom wykonania, zabawny scenariusz i nienachalny, łagodny humor. Niestety, podobnie jak i wiele innych gier z tego segmentu, taki księcia dopadły durne i nielogiczne zagadki, dlatego też obcowanie z nim bez odpowiedniego opisu należało do zadań niezwykle trudnych. Króciutki tym razem segment strzelanek, jako że pojawi się w nim zaledwie jeden reprezentant, rozpoczniemy od nie do końca udanej kontynuacji Blooda, która owszem przeszła na nowoczesny i trójwymiarowy silnik graficzny, ale zatraciła przez to przy okazji bardzo dużo z klimatu, za którego gracze pokochali pierwszą odsłonę. Pomimo tego, że samo strzelanie było bardzo satysfakcjonujące, a krwi na ekranie nie brakowało, trapiące produkcję Monolith błędy techniczne oraz dość dziwnie zaimplementowane losowe obrażenia spolaryzowały opinie graczy, jak i recenzentów na całym świecie, co dość mocno wpłynęło na ogólną sprzedaż tytułu i zaprzestanie produkcji kolejnych przygód Kaleba w przyszłości. Zarówno krwi, jak i kolejnych wydawanych części, tudzież remake'ów, nie zabrakło za to w świecie Carmageddona, który w ramach drugiej iteracji był ładniejszy, bardziej rozbudowany i przede wszystkim jeszcze brutalniejszy niż poprzednio. Twórcy gry bowiem zamiast wziąć sobie do serca ogólnoświatową burzę i debatę na temat wpływu agresywnych gier na społeczeństwo, odkręcili temat jeszcze bardziej, dodając do swojej gry trójwymiarowych przechodniów, którzy podlegając pod realistyczny silnik fizyczny, bardzo sugestywnie reagowali na każdą kolizję z rozpędzonymi demonicznymi autami, wyposażonymi w jeszcze więcej umiejętności specjalnych, a także narzędzi mordu, które można było wykorzystać w wyścigu. Podobnie jak w przypadku przygodówek, w 1998 roku bardzo mocno obrodziło świetnymi sportówkami. Jedną z nich był rewelacyjny Moto Racer 2, który właściwie był niemal identyczny do równie znakomitej jedynki, ale oferował przy tym znacznie usprawnioną oprawę wizualną, ciekawsze i lepiej zaprojektowane trasy w większej ilości, a także dokładnie ten sam przyjemnie zręcznościowy gameplay znany z pierwowzoru. Dwójka była również ostatnim razem, kiedy Delfin Software tak radośnie podeszło do tematyki wyścigów motocyklowych i w następnej części wydane już kilka lat później, zdecydowanie mocniej postawili oni na realizm. Zanim to jednak nastąpiło, pierwszą próbą oddania zmagań motocrossowych w możliwie jak najwierniejszy i autentyczny sposób było Motocross Madness od Microsoftu, które na tamte czasy śmiało można było nazwać symulacją. Produkcja ta posiadała rewelacyjny model jazdy, wykorzystujący zaawansowany silnik fizyczny, rozległe i w pełni swobodne tereny, po których można było się poruszać, oraz dziesiątki ciekawych tras halowych, na których mogliśmy się zmagać zarówno w trybie single, jak i po sieci, maksymalnie do 8 graczy jednocześnie. Klasą samą sobie była również Toka 2 Touring Cars, która jak na czasy swojego wydania oferowała nie tylko fotorealistyczną grafikę umożliwiającą wyrenderowanie nawet kilkunastu ścigających się aut jednocześnie, ale przede wszystkim pozwalała na jeszcze większą precyzję w opanowaniu auta, które walczyło z nami dosłownie na każdym, nawet najmniejszym zakręcie. Dlatego też posiadanie pada wysokiej jakości albo dobrej kierownicy było w tej pozycji absolutnie niezbędne, aby czerpać z niej najwięcej przyjemności, zwłaszcza że posiadała ona usprawniony i jeszcze lepszy widok z kokpitu samochodu.
Jeśli jednak mieliście ochotę po prostu się pościgać bez większego stresu ładnymi sportowymi autkami, a Need for Speed wydawał wam się zbyt efekciarski, zawsze można było machnąć sobie rundkę w Test Drive 5, który będąc jego bezpośrednią konkurencją sprawiał wrażenie nieco bardziej przyziemnego. Nacisk bowiem położono tu na połączenie niejako elementów pochodzących zarówno z trudnych do okiełznania symulatorów, jak i radosnych zręcznościówek, dzięki czemu wciąż grało się w to dość prosto i przyjemnie, ale mimo wszystko trzeba było czasem uważać i zdjąć tę nogę z pedału gazu. The bad news is the train appears to be just out of your reach, but I still got a couple of tricks up my sleeve here. Jaha! Yes, that's the ticket. Po krótkiej przerwie ponownie wracamy do bogatego i mega popularnego kiedyś świata przygodówek, zaczynając od jednego z najwybitniejszych reprezentantów tegoż gatunku, do którego bez cienia wątpliwości należy Grim Fandango. Wspólny projekt LucasArtsu i Tima Schafera opowiadał rewelacyjną historię osadzoną w świecie zmarłych, gdzie główny bohater pracujący w Departamencie Śmierci trudni się wspomaganiem zagubionych dusz w drodze do Krainy Wiecznego Spoczynku. Gra w momencie premiery cechowała się wyśmienitym humorem, unikalną oprawą wideo oraz licznymi nawiązaniami do meksykańskiej kultury, stanowiąc obecnie prawdziwy klasyk, z którym zdecydowanie warto się zapoznać. Jeśli chodzi zaś o The Feeble Files, tytułu tego możecie nie kojarzyć z jego oryginalnej nazwy, ponieważ w naszym kraju dystrybuowano ją pod nazwą Floyd i wydawano swego czasu w kioskach w tanich seriach wydawniczych. Pozycja Adventure Soft opowiadała o losach zwyczajnego kosmity zamieszkującego w utopijnym środowisku, którego życie przewróciło się do góry nogami po grzecznościowej próbie dostarczenia pewnej tajemniczej paczki. Dużo brytyjskiego humoru, cięte teksty i fajny pozaziemski klimacik to najlepsze cechy tego tytułu, a do tego można go jeszcze dostać w pełnej polskiej lokalizacji na Steamie. Polecam. Poza lekkimi i zabawnymi klikaczami, nad którymi po prostu miło spędzało się czas, produkowano również i zdecydowanie mroczniejsze historie, z którymi obcowanie dostarczało fascynująco niekomfortowych doznań. Jednym z przykładów tak poprowadzonej narracji było Sanitarium, które przerażało konwencją horroru rodem z najgorszych koszmarów, pokracznie wyglądającymi i nierzadko zdeformowanymi postaciami niezależnymi oraz niezwykle osobliwym środowiskiem, w którym co chwila działo się coś nowego. Wszystko to ujęto natomiast w formie izometrycznej przygodówki. No, tak. Taki gier współcześnie już się po prostu nie robi. Kojarzycie może kultowy niegdyś serial z Archiwum X? David Duchowny i Gillian Anderson jako nieugięta para agentów FBI uganiała się w nim lata temu za wszelkimi dziwnymi i nie dającymi się normalnie wyjaśnić zjawiskami paranormalnymi. Tak się składa, że po 5 latach od jego premiery postanowiono stworzyć grę pod tym samym tytułem, w którym, żeby było zabawniej, wcale nie kierowaliśmy oryginalnymi bohaterami. Wszystko dlatego, że podczas jednej z ich ostatnich akcji słuch po nich zaginął, a zadaniem gracza było wcielenie się w skórę agenta, który miał ich odnaleźć, w ramach bardzo ciekawej, rozbudowanej i skategoryzowanej jako gra filmowa produkcji. Tytułów tego typu w latach 90. było zresztą znacznie więcej, a wszystko to przez upowszechnienie się płyt CD umożliwiających upchanie na nich zdecydowanie większej ilości danych, aniżeli na klasycznych dyskietkach. Jednym z nich była wszak popularna Black Dahlia, która wyszła, uwaga, aż na 8 płytach CD i która porażała nie tylko ciągłą żonglerką płytami, ale i użyciem bardzo specyficznej, trudnej w odbiorze nomenklatury, w związku z czym, aby w pełni zrozumieć zawiłości fabuły, do zabawy najlepiej było zasiąść wraz z dobrym i przepastnym słownikiem języka angielskiego. Żadnych wspomagaczy nie trzeba było natomiast stosować do czerpania pełni przyjemności z gry w koszykówkę, której to najwyższej jakości symulacje jak zwykle dostarczyło Electronic Arts w formie NBA Live 99. Gra ta posiadała rewelacyjną jak na tamte czasy oprawę audiowizualną, mnóstwo licencjonowanych drużyn i zawodników najpopularniejszej ligi świata oraz bardzo dynamiczny gameplay wierny zasadom tej ponadczasowej dyscypliny. Miłośnicy piłki kopanej musieli zaś tego roku dokonać bardzo ważnego wyboru swojej ulubionej kopanki na dany sezon, ponieważ poza fantastyczną FIFA 99 swoją premierę zaliczyło również Actua Soccer 3. Choć brzmi to współcześnie dość zabawnie, no bo przecież nikt o tym tytule pewnie nawet nie słyszał, dzieło Gremlin Interactive w momencie swojej premiery wcale nie odstawało jakościowo od bardziej znanego konkurenta, a pod wieloma względami nawet go przewyższało.
A skoro zahaczyliśmy już o tematykę gier nieznanych, na koniec segmentu o charakterze sportowym chciałbym się z wami podzielić jednym z moich ulubionych szkolnych tytułów, którego zagrywałem się zawsze na lekcjach informatyki, kiedy tylko była taka możliwość. Snowmobile Racing, przemianowane rok później na Snowmobile Championship 2000, to podchodząca niemal pod minigierkę produkcja, która pozwalała w bardzo prosty sposób pościgać się skuterami śnieżnymi na raptem kilku trasach, ale za to miała tak sympatyczny model jazdy, że czasami wprost nie mogłem się od niej oderwać. Monday, August 25th, near Willow Creek. Finally a break from this incessant marching. Czas jednak na coś poważniejszego. Rok 98 to bowiem jeden z najlepszych okresów nie tylko dla klasycznych przygodówek, ale i skomplikowanych gier o charakterze okołostrategicznym. Jedną z najlepszych z nich było MYF 2 od znanego fanom Halo Bungie, które dostarczyło bezpiecznej, aczkolwiek doskonale wykonanej kontynuacji swojego hitu sprzed roku, a którego to najbardziej charakterystyczną cechą poza mrocznym uniwersum fantasy oczywiście, było to, że w trakcie zabawy nie można było produkować nowych jednostek, zatem każdy z 25 dostępnych w ramach kampanii fabularnej poziomów należało przejść z góry określonymi oddziałami. Dune 2000 to z kolei odświeżona wersja wojno-przyprawy z 92 roku, która to uznawana jest przez wielu za pradziada RTS-ów. Zamiast wprowadzać w niej zatem istotne zmiany, Westwood postawiło na podrasowanie graficzne dorobku Virgin i zremake'owanie ich tytułu, zanim to jeszcze było modne, co spotkało się z powszechnym uznaniem wśród fanów oryginału, jak i zachęciło sporo nowych graczy. Settlers 3, podobnie zresztą jak i wspomniana przeze mnie w poprzednim odcinku saga, miała na siebie równie ciekawy pomysł, jako że bardziej niż na produkcji jednostek i toczeniu wiecznej wojny skupiało się na rozwoju gospodarczym i rozbudowy w obrębie własnej osady. Oczywiście można było tworzyć wojska i kierować nimi celem podboju innych nacji, jednak aspekt militarny stał tu dopiero za prężną i skomplikowaną ekonomią. Dodatkowo tytuł ten wyglądał po prostu bajecznie, a bogata paleta barw w połączeniu z komiksową stylistyką robi świetne wrażenie nawet dziś. Jedną z przyjemniejszych gier z dzieciństwa, opartych zaś na podobnych zasadach, było Knights and Merchants, w którym poza regularną bitwą, którą oczywiście również można było prowadzić, znacznie ciekawsze było po prostu budowanie wszystkiego z dokładnie zaplanowanym każdym pikselem składającym się na naszą wirtualną wioskę. Produkcja ta, choć dziś wygląda na nieco archaiczną, skrywa w sobie naprawdę ogromne pokłady grywalności, a do tego można ją dostać jeszcze wraz z dodatkami i w unowocześnionej wersji za dosłownie kilka złotych na Steam. Polecam. Czas na ostatnie 5 gier dzisiejszego zestawienia. Pierwszą z nich będzie Anno 1602, tworzenie nowego świata i jak sugeruje sam jej podtytuł, jest to strategia ekonomiczna, w której najważniejszym elementem jest sukcesywne kolonizowanie nowych terenów, w czym niezbędne będzie odpowiednie zarządzanie dostępnymi środkami, sprawnie poprowadzony handel oraz najwyższej klasy umiejętności dyplomatyczne. Na podboje graczy zaś czekały setki generowanych proceduralnie wysp do zasiedlenia oraz dziesiątki różnych budynków czy też scenariuszy do rozegrania. Słowem, świetny produkt dla każdego, kto lubi długą i relaksującą rozrywkę. Protoplastum gatunku Gaslike było z kolei Populous 3 od Bullfrog Productions. Projekt Petera Molina i spółki na długo jeszcze zanim powstał pierwszy Black and White pozwalał wcielić się w szamankę, która używając tajemniczych czarów kierowała swoim plemieniem celem rozwoju i podboju kolejnych światów. Każdy z nich z kolei różnił się pod względem poziomu trudności, wielkości, ukształtowania terenu itd., a wraz z postępami w grze można było wznosić kolejne budowle, jak i uzyskiwać dostęp do coraz to potężniejszej magii. Kolejnym klasykiem wartym osobnego odnotowania jest pierwsza część Emergency, która pozwalała wcielić się graczom w prawdziwych superbohaterów tego świata, a więc funkcjonariuszy policji, straży czy też służby pogotowia ratunkowego. Jak nie trudno się domyślić, zadaniem grających w tej nietypowej strategii była likwidacja szkód oraz odpowiednia reakcja na wszelkie nieprzewidziane wydarzenia, takie jak wypadki samochodowe, pożary czy też katastrofy naturalne. Dla wszystkich miłośników kolei przygotowano zaś kontynuację Railroad Tycoona, w której można było się wcielić w przedsiębiorcę zarządzającego tym biznesem komunikacyjnym poprzez zakładanie nowych połączeń kolejowych pomiędzy miastami, budowę wypasionych stacji oraz oczywiście tworzenie nowych, jak i modernizacji używanych maszyn. Wszystko to w pięknej, stylizowanej grafice 2D oraz odprężających odgłosach wydawanych przez pociągi.
Na koniec dzisiejszego zestawienia, którym ostatecznie zamkniemy rocznik 98, przewidziałem moją kolejną grę z dzieciństwa, którą prawdopodobnie nierzadko wykorzystywano również w pracy biurowej w ramach krótkich i niezobowiązujących przerw. Revenge of the Toys było niczym innym jak prostym zestawem minigierek, który na chwilę zamieniał nasz roboczy pulpit w przestrzeń do gry w kosza, strzelania do wyskakujących pluszaków, czy też uprawiania biurowego kung fu. Ciężko mi jest sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach ktokolwiek jeszcze grał w tego typu rzeczy, ale kiedyś, wierzcie mi, naprawdę sporo się przy tym siedziało. Lajkujcie, subskrybujcie. Moi drodzy, to by było z grubsza na tyle, jeśli chodzi o najlepsze gry z 1998 roku na pecety. Na zakończenie jeszcze raz przypominam o możliwości wygrania jednego z 5 kluczy Steam do polskiej gry imprezowej Brainshow, który swoją drogą doczekał się niedawno pełnoprawnego trybu sieciowego. I oczywiście żegnam się z wami, zapraszając jednocześnie do oglądania pozostałych materiałów na kanale. Na razie. Szybko i dobrze. Pełna pula trafia na twoje konto.